klif potężny, teraz jakby się oderwał. Śmierć na miejscu. Tam mamy skałę, poniżej już nie, poniżej jest już nasyp. Jest po prostu to zasypane ziemią. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Nie było nas chwilkę ponownie. Dzisiaj niestety jestem sam, bo teraz Klaudia jest chora. Ja już można powiedzieć wyzdrowiałem, chociaż teraz męczy mnie alergia. Jesteśmy dzisiaj w okolicach Okrzeszyna, więc pod samą granicą czeską. Będzie trochę opowieści, jest co pokazać. Pogoda jest piękna, więc zapraszam Was do oglądania. Taką drogą sobie przyszedłem na miejsce. Właściwie na miejscu jeszcze nie jesteśmy. Tutaj można zobaczyć od drogi takie zagłębienie. I najprawdopodobniej zasypane zagłębienie. Jakieś stare garnki i tym podobne rzeczy. Do czego dążę? Ostatnio natrafiłem na czeską książkę o terenach właśnie tutaj tych okolic, czyli Okrzeszyna, Aczprach, no i nie tylko. Zaraz będę opowiadał o wszystkim. Chciałbym, żebyście zobaczyli teraz to wgłębienie. Jak mówiłem, tutaj mamy taką główną drogę, która przechodziła tutaj przez to miejsce. Więc miejsce było połączone oczywiście z dojazdem. A tutaj możecie zauważyć, tam mamy skałę, poniżej już nie, poniżej jest już nasyp, jest po prostu to zasypane ziemią. Nie wiem, co tutaj było, aczkolwiek w tych terenach grasowali naziści. Owszem, naziści, dobrze słyszycie, bo tutaj właśnie grasowali. My zmierzamy teraz w tamtą stronę, czyli w kierunku Skały Śmierci. Ogólnie jest tutaj wiele takich szlaków turystycznych, aczkolwiek tereny są zapomniane przez ludzi. Rzadko, kiedy można tutaj kogoś spotkać, a tereny są naprawdę piękne i owiane tajemnicą. A my widzimy się zaraz tam na miejscu. Wszedłem zobaczyć sobie tutaj do góry, bo myślałem, że to po prostu jakiś sztuczny twór, a nie naturalny. Ale naprawdę mega to wygląda. Tak jakby idealnie ułożona ściana. Jakby tu jakiś obiekt był. Natomiast jak najbardziej według mnie jest to naturalne. Idziemy dalej. A więc pozostaje tylko teraz przedostać się przez strumyk i jesteśmy już w naszym typowo turystycznym miejscu, aczkolwiek bez turystów. Tutaj średnicą jest ogromna studnia, która była wyłożona pięknym piaskowcem tutaj jeszcze na tej czerwonej cegle dookoła. Natomiast widzę, że już ktoś ten piaskowiec rozkradł, ale studnia się ostała. Prawdopodobnie było to kiedyś jakieś nawodnienie po prostu do domów, które znajdują się tam poniżej, niedaleko. Ale nie mam potwierdzonych informacji. Tak to wygląda dookoła mnie. Wejdziemy sobie teraz na tamtą polankę. Nie wiem jak Wy, ale ja tamto miejsce sobie wyobrażam na przykład w ten sposób, że tutaj kiedyś Niemcy robili sobie pikniki, siedzieli na kocykach. Piękna przełęcz między skałami. A co do przełęczy, z jednej strony skały, z drugiej strony skały, jak i Skała Śmierci. Do tego również wrócimy. Tutaj droga i piękny wąwóz środkiem,
który prowadzi nas na koniec tego kanionu, no i w sumie na drogę do samych Czech, więc połączenie było lasem maskowane, pięknie ukryte, jeśli ktoś tego potrzebował. Jest nasza skała śmierci, która też miała służyć do wspinaczki. Podobno niektórzy z tego korzystają, aczkolwiek jeszcze nigdy nikogo tutaj nie widziałem, ale tu nie mieszkam. Skąd wywiodła się ta nazwa? Nie wiadomo, ale słyszałem pewną teorię, bo niegdyś, gdy przechodziły tędy wojska Napoleona, spotkali się tam u góry na łąkach, tukli się i zrzucali z tych skał. Możliwe, że stąd właśnie wzięła się ta nazwa. Gdzieś tam czytałem w sumie jakiś artykuł kiedyś na internecie, na jakimś zapomnianym blogu. Aczkolwiek bardzo fajnym. Więc możliwe, że to jest prawda. Chciałbym się tam wspiąć do góry. Pokazać wam może troszkę widoku. No i co nieco o tym poopowiadać. Myślę, że ta droga będzie optymalna. Bo tamta nie bardzo. Tak jak obiecałem, tak robię i wspinam się tam do góry, żeby wam to wszystko pokazać, no i poopowiadać. Choć łatwo nie jest, bo liście i to wszystko jeszcze są mokre, ale pędzimy do góry. Zobaczcie, jak już jestem wysoko, a to jeszcze nie koniec, bo musimy wdrapać się tam. Całe urwisko ma około 25 metrów wysokości. Bynajmniej jakoś 25. Wejdziemy sobie zaraz tam na górę. Ale najpierw szukam jeszcze takiego języka lawy, który jest tutaj gdzieś, który jest zastygł. Bo jesteśmy w górach, jakiejś części gór stołowych. No i na górach wulkanicznych oczywiście. A ten jęzor lawy naprawdę robi robotę. Piękne odbarwienia, więc na pewno go chciałbym znaleźć i wam pokazać. A teraz idę tam do góry, ale nie tędy, tamtędy. Jesteśmy właśnie na szczycie, udało mi się wejść bez szkód, no może za drobnym poślizgnięciem, troszkę zaczęło wiać, a mi to dało trochę w kość, bo uwierzcie mi, że po zapaleniu płuc ciężko teraz z kondycją, muszę to wszystko nadrobić. Tak wygląda nasza skała. Robi nawet wrażenie. Jest dosyć wysoka. Klif potężny. Teraz jakby się oderwał. Śmierć na miejscu. Pięknie to wygląda. Piękna pogoda, piękny rejon i piękna historia, którą właśnie chciałem wam teraz poopowiadać, tylko ułożę sobie gdzieś kamerę. Stanę może sobie tutaj tak na tym urwisku, żeby wam co nieco opowiedzieć. A więc tak, książka Skały i Ludzie. Skały i Ludzie, czyli Skały i Ludzie. Czeska książka, która opowiada właśnie tutaj o miasteczku skalnym, które znajduje się w Czechach. W sumie stąd jakieś 15 km szlakiem, może nawet mniej, może nawet przesadziłem. Opowiada o nazistach, którzy urzędowali tam w tym skalnym miasteczku, o ich działaniach, które po prostu opierały się właśnie na tych terenach. Na terenach oczywiście mówię również tutaj o Uniemyślu i o Okrzeszynie, w którym obecnie się znajdujemy. Skoro ja to tak wnioskuję, nie przeczytałem jeszcze całej książki, ale oczywiście każdy wie, że tutaj
mieli powiązania z tymi terenami. Osobiście, bez wykrywacza, znalazłem tutaj w tym miejscu odznaczenie SS-mana, które dostawali na takie jakby święto pracy. Załączę zdjęcie. W sumie to nie ja to znalazłem, przepraszam. Znalazła to Klaudia i to bez wykrywacza, bo nie chodzimy z wykrywaczem metali. No i potwierdza to tylko ten fakt, że oni tutaj się znajdowali. Wielu moich kolegów, którzy chodzą też z pozwoleniami, na tych terenach znaleźli właśnie wiele takich ciekawych, że tak powiem, artefaktów, które potwierdzają działanie ich w tym terenie. Pokazałem wam tutaj przy tej drodze takie ciekawe zagłębienia i tak jakby wejścia po prostu w tą górę, która tutaj jest przed nami. Tutaj najprawdopodobniej no, działali tutaj i mieli tutaj jakąś swoją taką jakby bazę. Nie mam pojęcia, czy po prostu coś tutaj wydobywali, czy mieli tutaj po prostu jakiś magazyn lub coś podobnego. Jak wiadomo, w takich rzeczach lubowali się, uwielbiali takie rzeczy, tym bardziej maskować je w skałach, w górach i pod ziemią. No, każdy wie, każdy kto zna tematykę, wie o co mi chodzi. Teraz przejdziemy sobie kawałek tutaj na tą łąkę. Chcę wam właśnie pokazać, z jakiego miejsca zmierzały te wojska Napoleona. No bo tutaj na tej łące przede mną tukli się i sprowadzali te wojska tutaj dokładnie na tą skałę, po czym spychali ich razem z koniami i spadali z tej skały. Prawdopodobnie dlatego i stąd wzięła się ta nazwa Skała Śmierci. Skała śmierci, skałą śmierci. A tutaj właśnie znajduje się to pole, na którym najprawdopodobniej była ta mała bitwa. No i tutaj mamy naszą skałę, więc zmierzali z tej strony prosto na skałę za mną. Przepraszam, ale dusi mnie jeszcze. Tutaj mamy to piękne pole z pięknym widokiem. Ogólnie teraz staramy się z Klaudią właśnie o pozwolenie na te miejsca, żeby chodzić tutaj z wykrywaczem. Więc mam nadzieję, że dostaniemy taką zgodę i będziemy mogli robić swobodnie filmy z takich miejsc. Z poszukiwań oczywiście wykrywaczem. Tam widać taką piękną ścianę. Tam mamy nieczynny już kamieniołom, o którym mówiłem w jakimś poprzednim filmie, prawdopodobnie dwa filmy wstecz. A tutaj znajduje się nasz kamieniołom, bodajże film wstecz, a my jesteśmy dokładnie w tym miejscu. W tym wszystkim najgorsze jest to, że jeszcze muszę zejść na dół, a to już nie będzie takie łatwe. Lepiej było mi tu wejść, niż teraz zejść. Szkoda, że nie mam uchwytu takiego, żebym mógł zaczepić sobie kamerę, bo byście widzieli, ile razy pewnie się wyglebię. Ślizgo, nie chciałbym tam spaść. Chodzę tutaj na dole już jakieś 15 minut. Wszędzie staram się znaleźć ten zastygły język lawy, ale nie mogę go kuźwa znaleźć. Jeśli osoba, która zrobiła zdjęcie, zgodzi się po prostu na upublicznienie zdjęcia, to pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda. Ale jeszcze poszukam, jeszcze się nie poddaję. Podsumowując, miejsce idealne. Droga dojazdowa była. To, że tutaj urzędowali, również jest potwierdzone między innymi książką. Są ciekawe miejsca, które wam pokazywałem. Między innymi te kaniony, które wam pokazywałem, kiedy wchodziłem tutaj na tą drogę. Właśnie o tym mówię. Tam zaraz drugi, idealnie przy głównej drodze, blisko naszej wsi, połączone z dojazdem i z końcem kanionu tej kotliny z drugiej strony. No bardzo ciekawe miejsce według mnie. Owiane tajemnicą. Dajcie znać, co o tym myślicie. Oczywiście w komentarzach. Chciałem się tutaj rozejrzeć,
i zobaczyć, czy nie znajdę na przykład tutaj jakichś cegieł albo śladów, które potwierdzą moje domniemane słowa, że tutaj ewidentnie coś się znajduje. Niestety wszystko zawalone skałami. Na dole widać, że jest to usypany urobek i nic poza tym w tym miejscu nie znajdziemy. Ja jeszcze w któryś dzień wybiorę się na spacer, żeby obejść sobie tą całą górę. No i zobaczcie, kawałek od tego miejsca już mamy kolejny taki kanionek w tą stronę. Widać, że coś się działo tutaj lata temu. Po drodze znalazłem studnię, która najprawdopodobniej była po prostu połączona z tamtą i była właśnie nawodnieniem dla tych domów, o których wspominałem również w filmie. Więc teren był ciekawie zagospodarowany i przemyślany, jeśli chodzi o tylko las. No i kiedy to było? Ile lat temu? Ja znowu tracę głos, więc zaraz z wami się pożegnam grzecznie i idę odpoczywać, a raczej będę wracał do domu, bo do domu stąd mamy jakieś 30 km. Oczywiście nie z buta, pojadę autem. Nasz czas już niestety dobiegł końca. Ja podobnie już straciłem głos. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli ci się podobało, pamiętaj o zostawieniu jakiejś łapki i subskrypcji pod spodem. Dziękujemy, że z nami jesteś. Pozdrawiamy. Servus. Dark Travel Ci.